Dzisiaj chciałem poruszyć tematykę karmienia się przy siadzie podwijającego się ogona. Często specjaliści z internetu, czy trenerzy w cudzysłowie oczywiście, lubią bardzo w pochopny sposób oceniać i diagnozować problem poprzez brak mobilności, nie wykonując żadnych testów. A właśnie niekoniecznie tak musi być. Mogą być jeszcze dwie inne przyczyny. Pierwsza przyczyna to jest technika, to znaczy dana osoba, szczególnie początkująca, nie czuje wszystkich mięśni, nie potrafi w pewnym momencie usztywnić dane struktury ciała. To znaczy garbi się, bo się po prostu rozluźnia. Wtedy trzeba wprowadzić tempo, a nawet pauzę w danych miejscach i na bieżąco poprawiać. A druga rzecz, i ona jest już bardzo często pomijana przez trenerów i specjalistów internetowych, to jest układ dźwigni i niedostosowanie techniki pod ten układ. To znaczy, może być osoba, która ma bardzo niekorzystny układ, to znaczy długie udo, krótki tułów i zacznie przysiad od mocnego zgięcia w stawie biodrowym, nie ma bata, musi się zgarbić. Musimy zrobić korekcję techniczną, to znaczy na przykład rozpocząć zejście w dół przysiadzie od kolan, a nie od biodra. Czyli mocna ucieczka kolan w przód i na zewnątrz. Jeżeli ma dobrą mobilność w stawie skokowym, czyli w biodrach, może się ta osoba przestać garbić.